Anna Myćka, witam w debacie tygodnia. A dzisiaj w naszym studiu gościmy panią Gabrielę Lenartowicz, posłankę na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz pana Grzegorza Matusiaka, posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, dzisiejszą debatę chciałabym rozpocząć od ważnej rocznicy, która właśnie miała miejsce 1 maja, bo kiedy to właśnie 19 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Od tamtego czasu już troszkę się zmieniło i czy ta obecna Unia właśnie różni się od tej, do której wstępowaliśmy 19 lat temu? Czy to nadal jest ta sama wspólnota, pani poseł? To jest ta sama wspólnota. Oczywiście zmieniło się o tyle, że zupełnie na początku, niespełna właśnie 18 lat temu, zostały wzmocnione nieco instytucje w traktacie nicejskim, instytucje europejskie, ale to raczej była kwestia sprawności, bo tych zmian takich traktatowych, ustrojowych Unia od tamtego czasu nie miała, czyli wszystko działa tak jak działało. Oczywiście jest kwestia bieżącej praktyki. To jest spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków, żeby znaleźć się nie tyle w Europie, bo w Europie przecież byliśmy geograficznie cały czas i kulturowo, ale ustrojowo, żebyśmy dołączyli się do tego właśnie świata współpracy i rozwoju przemysłowego także, gospodarczego, bo od tego się przecież Unia zaczęła, od EWG, od właśnie wspólnego rynku. Chcieliśmy do tego rynku dołączyć, przede wszystkim wejść w rynek i wyjść z tych socjalistycznych rozwiązań gospodarczych. I to marzenie się spełniło. Spełniło się drugie wielkie marzenie, które się wiąże z wejściem do Unii Europejskiej, czyli strefa bez paszportów i bez granic, czyli strefa Schengen. Myślę, że te aspiracje znajdują odzwierciedlenie w tym, co wokół nas się dzieje, aczkolwiek przykłada się najwięcej wagi do tego, jaki skok cywilizacyjny i gospodarczy dokonaliśmy z pomocą środków z programów unijnych. To często jakby przesłania nam, wydaje się, praktycznie inne kwestie. Tym niemniej nie jest to do pogardzenia, bo patrząc przez te 19 lat, właśnie wzięłam sobie statystykę Głównego Urzędu Statystycznego. W ciągu tych 19 lat wpłynęło do Polski ze środków właśnie tych wspólnotowych 235 miliardów euro. To jest ogromna ilość pieniędzy przeznaczonych przede wszystkim na inwestycje. I te inwestycje zresztą wokół siebie widzimy. Chociaż my już czasami powoli nie zauważamy, ale ci, którzy po latach przyjeżdżają z zagranicy na przykład, dziwią się i są pod wrażeniem tego skoku takiego, jeśli chodzi o dobrobyt i infrastrukturę w Polsce. A jakie te wyzwania jeszcze Polska musi jakby przezwyciężyć, żeby pełnić taką wiodącą rolę w tej Unii Europejskiej, panie pośle? Ta rocznica też łączy się z tym, że uzyskaliśmy jak gdyby swoją wolność i swoją tożsamość w Europie. Przede wszystkim otworzyło to granice i Polacy mogli swobodnie przemieszczać się poza granicami Polski, mogli zdobywać doświadczenie, wracać tutaj, pracować, jak i również obcokrajowcy często odwiedzali nasz kraj i to budowało taką wspólnotę. Dzisiaj przed nami wyzwania to przede wszystkim wyzwania energetyczne, niezależności energetycznej, ale również tutaj mamy za swoją wschodnią granicą wojnę i dzisiaj wspólnota europejska powinna się bardziej angażować w ten pokój, a pokój to jest przede wszystkim utrzymanie stabilizacji Ukrainy. W tej walce trzeba wspierać Ukraińców ze względu na to, że wiemy, czym grozi upadek Ukrainy, szczególnie nas Polaków to będzie najbardziej dotyczyć. Także mamy o co walczyć i Europa powinna wspólnie działać na rzecz pokoju. Transformacja energetyczna przede wszystkim i to z tym, że to nie wiąże się stricte tylko z naszym uczestnictwem w Unii Europejskiej w strukturach, to jest wyzwanie światowe, które zostało jakby zdynamizowane dodatkowo właśnie przez kryzys energetyczny wywołany wojną czy napaścią Rosji, bo tak to trzeba powiedzieć, i manipulacjami na rynku paliw.
przestrzega to przed takim uleganiem monopolom energetycznym, czy to rosyjskim niebezpiecznym, czy to nawet innych krajów, które są, które mają większość, które mają de facto monopol w paliwach kopalnych. Stąd cały świat, bo to nie tylko Europa, stara się przechodzić właśnie w imię suwerenności energetycznej na takie źródła energii, które dają tę suwerenność, a to są głównie odnawialne źródła energii, ale nie tylko, bo też tak zwane alternatywne źródła energii i zarządzanie, i przede wszystkim ograniczenie strat energii przy utrzymaniu poziomu życia. Chciałam zapytać, jakie państwa partie mają po prostu takie plany w zakresie tej europejskiej integracji i na przykład dalszej współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, panie pośle? No, przede wszystkim tutaj jest kwestia współpracy, uczciwej współpracy, ponieważ to, co w ostatnich dniach, miesiącach, latach się dzieje w stosunku do naszej gospodarki i do naszej energetyki, już tutaj nawiązuje bezpośrednio do tych decyzji w Brukseli. One są nieuczciwe i uważam, że tutaj jest duże jeszcze pole do działania dla naszego rządu, ale i również dla wszystkich parlamentarzystów, czy opozycyjnych, czy z ekipy rządzącej, ponieważ to, co dzisiaj proponuje Unia Europejska, to jest daleko idąca ingerencja w naszą niezależność energetyczną. Przede wszystkim mówimy tutaj o energetyce konwencjonalnej. Mamy 70% energii elektrycznej z elektrowni węglowych. Tutaj widzi się kolosalny problem, natomiast nie widzi się tego problemu, który istnieje w świecie. Dzisiaj dostałem taką informację od pana profesora Nawrata, który przekazał mi taką treść, że w 2023 roku Chiny będą emitować większą emisję CO2 niż cała Europa w dekadzie. To, szanowni państwo, no my tutaj walczymy z minimalnymi kwestiami związanymi z emisją CO2, a natomiast świat, czyli Chiny, Indie, tutaj nie ograniczają tego i to jest powód do tego, żeby po prostu też wspólną politykę prowadzić w stosunku do takich państw jak Chiny, Indonezja, ze względu na to, że okaże się, że to będzie potencjał gospodarczy dużo lepiej dysponujący swoimi cenami niż powiedzmy europejski potencjał. I to już widać, zresztą gdyby nie COVID, to podejrzewam, że w każdym domu byłoby najwięcej towarów z Chin. I tutaj trzeba też zastanowić się nad tym, czy gospodarka europejska powinna też już zmienić swoje poglądy, swoje decyzje co do gospodarek tutaj w Europie, żeby dać szansę przede wszystkim niezależności energetycznej. No my również dbamy o tą tak zwaną transformację, zieloną transformację, ale to też wymaga trochę czasu i środków finansowych. Oczywiście, ja bym nie nazywała tych propozycji, o których pan poseł powiedział, nieuczciwymi, bo to jest nieprawda. Po pierwsze, to nie Unia nam proponuje, bo my jesteśmy członkami Unii, tylko trzeba też dbać o interesy nasze gospodarcze i robić to profesjonalnie. My mamy problem wielki z tym, że obecnie nasz kraj nie jest reprezentowany przez naprawdę profesjonalistów w tym zakresie. Propozycja rozporządzenia metanowego jest czystym przykładem niekompetencji naszych przedstawicieli i to zarówno rządu, jak i osób, które z ramienia w Europarlamencie, z ramienia całego Europarlamentu procedowały to rozporządzenie. To są dwie europosłanki, które jakby nie zauważyły zagrożenia po pierwsze i odniesienia tych poziomów zametanowania de facto węgla, które są szczególne u nas i nie zauważyły dopiero później, jak związki zawodowe podniosły ten temat, to nagle okazała się panika i ratuj się kto może i w tym momencie sięgnięto do rzeczywiście mądrych głów, między innymi profesora Buzka i nie tylko, i posła Jarubasa. No ale my mamy problem tego rodzaju z transformacją, bo jeśli chodzi o Chiny, Indie,
My realizujemy, jeśli chodzi o transformację, postanowienia szczytu, między innymi paryskiego, ONZ-owskiego, szczytu w Katowicach, który miał miejsce, który wspólnie żeśmy postanawiali. Dzisiaj Chiny są liderem w technologiach OZE i my powinniśmy pilnować, żeby nas w tym nie prześcignęły. Stąd też propozycje, żeby nie narażać się na taką nieuczciwą konkurencję ze względu na emisję, proponowany jest w ramach Fit for 55, tego programu, który ma służyć transformacji energetycznej i znajdować na nią finansowanie, proponowany jest specjalny podatek, którym będą okładane towary, które wpływają do obszaru celnego Unii Europejskiej, na który nie są nakładane właśnie obciążenia związane z emisją gazów cieplarnianych, czyli CO2, takich jak w Europie, bądź pokrywanie tej różnicy. Ale ja jeszcze jednak powiem o tym braku kompetencji. My mamy z tym ogromny problem, bo obecna władza, i to już dwóch kadencji, nie przykłada do tego wagi. Takim zwykłym przykładem jest to, że górnictwem i to na poziomie europejskim, i na poziomie krajowym zajmują się osoby, które w zasadzie preferowanym kierunkiem wykształcenia jest bycie katechetą. Mamy wiceministra od spraw gospodarki węglowej, który jest z zawodu i z wykształcenia katechetą, a jego doświadczenie zawodowe jedyne to jest bycie kierownikiem sklepu i restauracji. Europarlamencie reprezentuje nas, między innymi tą dyrektywę metanową, europosłanka jedna była minister edukacji, więc trudno się dziwić, nie można być specjalistą w każdym zakresie. I druga europosłanka, zresztą ze Śląska, która też jest, jak się okazuje, katechetką z doświadczenia, więc ja rozumiem, to są bardzo poważne zawody, bardzo poważne wykształcenie. Tylko czy to jest akurat najlepsza kompetencja do tego, by zajmować się kwestiami związanymi z energetyką i z górnictwem? W Jastrzębskiej Spółce... chcę jeszcze zapytać, czy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, tu na bieżąco, jakie my mamy, jak przygotowane kadry, to jest spółka Skarbu Państwa, oddelegowuje ta władza do sprawowania zarządu. Ilu inżynierów, górników jest w zarządzie spółki? Jakie kompetencje wniósł do zarządu spółki radny Kałuża, który był członkiem zarządu województwa i w związku ze zmianą władzy w sejmiku został nagrodzony posadą dobrze płatną? Aczkolwiek ja bym chciał wiedzieć, jakie kompetencje o tym zdecydował i czy to jest, to nie o to chodzi. Chodzi o nas. Czy to jest dobrze dla tej właściwej polityki energetycznej? Panie pośle, może pan teraz wypowiedzieć. Szanowni Państwo, bardzo nieładnie się wypowiada pani poseł o panu Marku Wesołym, bo to jest osoba, która przede wszystkim już widać po tym krótkim okresie czasu, że zmienia wizerunek górnictwa. Walczy o to górnictwo. Po pierwsze prowadził bardzo poważną firmę. Ale czy ja coś nieprawdziwego powiedziałam? Szanowni Państwo, jak będziemy sobie wyciągać wykształcenie, to w Waszych szeregach naprawdę byłoby wstyd rozmawiać o wykształceniu, dlatego też pozwólmy, że będziemy rozmawiać o dokonaniach, o skuteczności. Nie chodzi o kompetencje. Druga rzecz, ma bardzo duże kompetencje, zresztą Państwo to zauważacie, chociażby po tym, jak daleko idziecie z krytyką, przede wszystkim jak już nie macie argumentów, to takie poniżej pasa chwyty stosujecie, ale wracając do meritum. Co do, Szanowni Państwo, do tak zwanego rozporządzenia metanowego. W listopadzie w zeszłego roku mieliśmy konferencję w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie w sprawie metanu. Spółka, która się zajmuje przede wszystkim wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z metanu, była już informowana i przez panią europoseł Annę Zalewską, która w tym momencie akurat miała obowiązki w Brukseli, nie mogła dotrzeć, ale pani Anna Zalewska już 3 lata temu mówiła o tym, co Unia Europejska szykuje w stosunku do naszej gospodarki energetycznej i mówiła już o tym zagrożeniu metanowym. I
Ale nie ukrywamy, było żadnej że aktywności. Ona właśnie była bardzo aktywna. Niestety jej aktywność ograniczali między innymi europosłowie z Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy. Ale ma pan, nie ma pan rad, niech mam jedno wystąpienie. Pani posłowie, proszę jedno konkretne wystąpienie, proszę wskazać. Jedno konkretne pismo. Rząd był, nie zajmował stanowiska w tej sprawie. Pan Jacek Sasin już dawno o tym mówił. I pół roku temu. Szanowni Państwo, no nie no będziemy wracać. Może mówił komuś, ale nie mówił ani komisji. Czy mogę dokończyć jeszcze? Znaczy, chciałbym też mieć tyle czasu, co moja przedmówczyni. Przede wszystkim Sejm z mojej inicjatywy, z pana Sasina inicjatywy i z pana Marka Wesołego podjął uchwałę dotyczącą wsparcia naszych tematów negocjacyjnych w Brukseli. I szanowni Państwo, no okazało się, że 4 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej nie poparło tej uchwały wzmacniającej naszych przedstawicieli w Brukseli, którzy negocjowali kwestię rozporządzenia metanowego. To tutaj mówimy o takiej hipokryzji, gdzie członkowie Platformy Obywatelskiej są za, a nawet przeciw. To jest właśnie ta rola i tak samo Lewica co innego deklaruje, a co innego po prostu... To są takie pozorne działania post factum. Gdyby nie związki zawodowe, palcem byś nie kiwnęli, nawet nie wiedzieliście. Związki zawodowe mają swoich przedstawicieli w Brukseli i mogli też również na ten temat rozmawiać. Gdyby nie działalność, gdyby nie działalność rządu, to szanowni Państwo... Dobrze, ja chciałabym teraz... Ja bym prosił, żeby każdy miał swój czas na antenie, żeby mógł po prostu przedstawić, bo... czas leci, a chcę właśnie jeszcze poruszyć ten temat tego pakietu właśnie, o którym pani poseł wspomniała, czyli Fit for 55, bo mówi się, że to jest... Jest on określany jako takie ogromne wyzwanie, z którym nie wiadomo, czy właśnie ten nasz kraj sobie poradzi. I nie wiem, jakie są Państwa zdanie na ten temat? Oczywiście to jest wyzwanie, dla wszystkich krajów, które chcą transformować gospodarkę, ale inwestować w to, żeby ona się rozwijała, bo taka jest idea też Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że za tym pakietem idą też ogromne środki do zainwestowania. W tej chwili to, co zostało przygotowane i przegłosowane w Europarlamencie, będziemy mieli jeszcze tylko kwestie Rady Europejskiej, to 3 takie filary. Jeden to właśnie ten podatek, o którym mówiłam, graniczny, na granicy Unii Europejskiej, że wszyscy ci, którzy chcą eksportować do Unii Europejskiej towary nieobciążone opłatami za emisję CO2, będą te opłaty musiały dodatkowo na granicy ponieść, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to ogromny fundusz społeczny, klimatyczny fundusz społeczny, który ma łagodzić skutki ubóstwa energetycznego, czy przeciwdziałać mu, czy pomagać przedsiębiorcom w przestawieniu. To jest 65 miliardów euro. I ten filar najważniejszy, bo właśnie którym się wiążą obawy, to jest rozszerzenie ETS-u, także na budynki. A takie pytanie, czy w dobie właśnie tego kryzysu i tej wojny na Ukrainie, czy to jest dobry pomysł, żeby wchodzić do takiego pakietu? To powinno się przedłużyć w czasie. Również propozycja polskiego rządu była w sprawie zamrożenia ETS-ów albo na obniżeniu stawki. Dzisiaj płacimy za ETS, to jest, można powiedzieć, produktem spekulacyjnym na rynkach europejskich, to jest 90 euro. Czyli mówimy, nie, to nie jest. Kupujemy, szanowni Państwo, te certyfikaty w Szwajcarii w firmach prywatnych. I to nie jest prawdą, że to idzie do budżetu, ależ bo oczywiście dzisiaj nie ma takich... 65 miliardów w polskim budżecie z Państwo, handlu emisjami. Dzisiaj jeszcze mamy tak zwany miks do 2040 roku i tutaj przede wszystkim rząd polski pracuje nad niezależnością tą energetyczną. Tutaj już są propozycje 3 elektrowni jądrowych i mam nadzieję, że 2033 rok będzie już pierwszą megawattogodziną. Inwestujemy w offshoring. W offshoringu mamy uzyskać 60 gigawatów, to jest powiedzmy, no, czy ty połowa tylko energii elektrycznej. Szanowni Państwo, gdyby opozycja w Brukseli nie przeszkadzała, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, mielibyśmy
komfort tutaj organizować nasze życie gospodarcze płynnie, a nie cały czas być pod takim ostrzałem. I co do, ale nie ma dowodów na to. Szanowni Państwo, w sobotę ostatnie gramy z Aksą Kędzierzyn-Koźle. Liczę na naszych zawodników. Myślę, że kibice Jastrzębscy są już dzisiaj usatysfakcjonowani tym pierwszym zwycięstwem, no ale przeciwnik też jest bardzo groźny i też walka będzie na boisku i mam nadzieję, tak, że trzymamy kciuki za Jastrzębie. Dokładnie, trzymamy kciuki za Jastrzębie. To jest najważniejsza deklaracja dla mieszkańców Jastrzębia, za Polskę. Pani poseł. Dziękuję Państwu za rozmowę. W naszym studiu dzisiaj gościliśmy panią Gabrielę Lenartowicz, posłankę na Sejm z ramienia Prawa i Platformy Obywatelskiej, przepraszam, oraz pana Grzegorza Matusiaka, posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy bardzo.